W niedzielne popołudnie Stargardzki Klub Motoryzacyjny na pasie chociwielskim zorganizował oryginalną akcję charytatywną Bokiem dla Stasia, małego stargardzianina, który potrzebuje kosztownego leczenia i rehabilitacji. To leczenie jest dosyć drogie, więc przyczyniliśmy się jako Stargardzki Klub Motoryzacyjny do tej akcji i chcieliśmy po prostu pomóc jakimś tam gestem z naszej strony, tym bardziej, że i tak jeździmy tutaj bokiem, więc dla nas to tylko i wyłącznie trening, a tak naprawdę możemy komuś pomóc. Więc dzisiaj naprawdę pogoda dopisała. Można powiedzieć, że byliśmy bardzo zadowoleni, no teraz dopiero po 15 zaczęło padać. No i impreza się skończyła. Ale jeśli mamy tak podsumować, no to bardzo duże zainteresowanie, bardzo dużo ludzi nas odwiedziło. Jeszcze nie liczyliśmy, ile zebraliśmy, ale pewnie na naszej stronie facebookowej Stargardzki Klub Motoryzacyjny oczywiście napiszemy, poinformujemy. No i całą zbiórkę, którą zebraliśmy, oczywiście przekażemy w całości na konto tutaj na leczenie. Więc mam nadzieję, że trochę pomogliśmy i jakąś tam małą cegiełkę tutaj daliśmy w stronę tutaj leczenia Stasia. A ile osób brało udział w tej akcji dzisiaj? Dzisiaj akurat odwiedziło nas 24 driftowozy, które woziło pasażerów tutaj na pasie chociwielskim. Więc można powiedzieć, że sukces. Pierwszy raz organizowaliśmy tego typu imprezę, więc myślę, że daliśmy radę, możemy się tym pochwalić. Członkowie Stargardzkiego Klubu Motoryzacyjnego udowadniają, że pojemność i moc silników ich driftowozów dorównują pojemności ich serc.